W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Pan moim pasterzem, pasterzem moim Pan, pasterzem moim Pan. W piątki to się rzadko spotykamy, prawda? A dzisiaj jest specjalny odcinek. Dlatego się spotykamy. A wiecie, dlaczego tak wygląda tutaj dzisiaj w tym pokoju za mną z tyłu? Bo dzisiaj porozmawiamy sobie o wyjątkowej postaci, o świętym Józefie. Kim był święty Józef? Wiecie coś o świętym Józefie? To co na przykład powiedział święty Józef? No co powiedział? Co mamy zapisane w Piśmie Świętym? Jakie słowa wypowiedział święty Józef? Co? Kto wie? No właśnie! Święty Józef nie wypowiedział na kartach Pisma Świętego ani jednego słowa. Wyobrażacie to sobie? I taka ważna postać, która nie mówi? Dlaczego to tak jest? No przecież te najważniejsze postaci to mówią dużo, co zrobią, co zrobiły, albo na przykład co trzeba robić. A święty Józef nic? Jak to tak? Wiecie? Mam pomysł. Bo święty Józef jest człowiekiem, ojcem, który działa. Działa. Mniej mówi, a więcej działa. Jest takim opiekunem Matki Bożej i Pana Jezusa, który przede wszystkim działa, słucha głosu Bożego, słucha tego, co mu powiedział anioł i po prostu działa. On nie musi dużo mówić. I wiecie, faceci tacy prawdziwi, tacy najbardziej męscy, to właśnie tacy są, że na przykład nie za dużo mówią, ale dużo działają. Robią dużo dobra. No, kobiety to bardzo dużo mówią, bardzo dużo mówią, bardzo dużo mówią, bardzo dużo mówią, no ale też robią dużo dobra, ale mówią dużo i mówią dużo i mówią dużo. A chłopy? A faceci? Raczej nie mówią dużo. Ale dobrze, jakby dużo działali, bronili, opiekowali się. I takim największym opiekunem, największym tatą takim ziemskim jest święty Józef. I wiecie? On działa. On działa dzisiaj. Jeśli macie jakieś trudne sprawy, to zwróćcie się do świętego Józefa. Może z nim za dużo nie pogadacie, ale dużo z nim załatwicie, bo święty Józef działa dużo. Jak anioł do niego przyszedł, to powiedział mu: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. No i dalej jest napisane. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Nie dyskutował, nie tam jakoś nie rozkminiał, a może ja bym zrobił inaczej, lepiej, gdzieś indziej.
święty Józef działa i będzie działał również w Twoim życiu. Więc dzisiaj, jeśli masz jakieś trudne sprawy, to powiedz: święty Józefie, owczarek powiedział mi, że Ty to dużo działasz. A ja mam taką trudną sprawę. I tutaj powiedz swoją sprawę. Proszę, święty Józefie, pomóż mi. Tak jak pomagałeś Maryi i Panu Jezusowi. Witajcie, kochane dzieci. Dzisiaj mamy taki odcinek specjalny, ponieważ dziś jest piątek. Macie oczywiście drogę krzyżową, ale dzisiaj jest też niesamowicie ważny dzień, uroczystość świętego Józefa. I dlatego, jak widzicie, mamy tutaj nie tylko z nami figurkę naszego patrona, właśnie szczególnego świętego Józefa, ale mam też gości specjalnych. Pierwszym z tych gości specjalnych jest ksiądz Łukasz. Szczęść Boże, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ksiądz Łukasz jest misjonarzem świętej rodziny. Jeździ po całym świecie i opowiada o Panu Jezusie. Ale mamy tu jeszcze jakiegoś gościa. Księże Łukaszu, kto to jest tutaj razem z nami? To jest Plustek. Myślę, że niektóre dzieci mogą go już znać, dlatego że jak widać, to jest taki misjonarz. Misjonarz. Pan Adrian powiedział, że jestem misjonarzem świętej rodziny, a Plustek jest takim małym pomocnikiem misjonarzy świętej rodziny. I właśnie święta rodzina dzisiaj, a w świętej rodzinie oprócz Maryi jest ten święty Józef. Święty Józef, który dzisiaj właśnie obchodzi uroczystość. Chcemy dzisiaj się do niego zbliżyć, ponieważ jest bardzo ważną postacią. Był bardzo ważny w życiu Pana Jezusa. A my chcemy Pana Jezusa naśladować, dlatego też chcemy, żeby Józef był w naszym życiu ważny. No i co ten Józef, kiedy my możemy, jak my możemy się do niego zbliżyć i w czym ten święty Józef może nam pomóc? Ten nasz misjonarz Plustek kiedyś tak bardzo, bardzo się bał. Tak się trząsł ze strachu, że aż się schował gdzieś za drzewem, za krzakami. Dopóki nie poznał świętego Józefa. A wiecie dlaczego? Dlatego, że właśnie święty Józef pomaga nam wtedy, kiedy my na przykład boimy się czegoś. Czego Pan się na przykład boi? Czasami zdarza mi się bać, jak na przykład się spóźniam do domu, żeby ktoś tam się nie zezłościł na mnie. Albo nie zakradł czasami, jak jest ciemno. Albo na przykład, tak, ale właśnie święty Józef to jest bardzo odważny patron i właśnie pod jego opieką nie musimy się bać. On się opiekował zawsze Panem Jezusem. Wiecie, że tam było wiele niebezpieczeństw, kiedy Herod na przykład gonił Pana Jezusa, a Józef wziął w obronę i nigdy krzywda właśnie małemu Panu Jezusowi, kiedy był pod opieką świętego Józefa, krzywda nigdy się Panu Jezusowi nie wydarzyła i też nigdy Wam się nie wydarzy, kiedy będziecie pod jego opieką. I o tym właśnie dzisiaj będzie też rymowanka za chwileczkę. Dlatego, drogie dzieci, pamiętajcie, tak jak nasz Plustek, który już się nie boi, dlatego że ma przy sobie wielkiego patrona, takiego ochraniarza. On się już nie boi, wy też. Nigdy się nie bójcie. A jak gdyby się ktoś przestraszył czegoś, albo bał się iść, na przykład zejść do piwnicy, bo mama o coś poprosiła, to proście wtedy świętego Józefa, żeby był przy was i on na pewno wam pomoże. Na pewno wam pomoże. Zobaczcie, jaki Pan Bóg jest super, dał nam ochroniarza. Właśnie to jest święty Józef, nasz kochany opiekun i ochroniarz. Posłuchajcie, jaką przygotowaliśmy dla Was rymowankę. Być pod opieką Józefa to jest po prostu bezpieczna strefa. Jesteś w niej, kiedy się znajdziesz pod płaszczem świętego Józefa. Lecz jak tam wejść, spytasz? Pod ten płaszcz Józefa. Wystarczy poprosić Pana Jezusa. On jest synem szefa. Panie Jezu, Ty byłeś pod opieką świętego Józefa. A ja chcę Ciebie naśladować. Pozwól, aby i mną mógł się święty Józef od dziś opiekować. Amen.
Dziękujemy Wam, dzieci. I jeszcze mamy dla Was jedno ważne zaproszenie. Tak, ja też bardzo dziękuję, że mogłem tak gościnnie wystąpić w tym pięknym Waszym spotkaniu kolejnym, rekolekcyjnym. A chcielibyśmy razem z Plustkiem zaprosić Was do różańca, codziennego różańca, dziesiątki różańca. Taki pacierz, modlimy się wspólnie, codziennie o godzinie 19:15 na Facebooku, na profilu Różaniec Bez Granic. Bardzo zapraszamy. Możecie poprosić rodziców, żeby Wam o 19:15 włączyli właśnie kanał Różaniec Bez Granic na Facebooku i tam dziesiątka różańca codziennie właśnie z misjonarzami Świętej Rodziny. Piękna szansa i postanowienie wielkopostne, żeby zacząć codziennie się modlić na różańcu. Święty Józef na pewno będzie z Was wtedy dumny. Oczywiście każdego dnia chcemy Was również błogosławić jako kapłani, a więc do zobaczenia. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was serdecznie w piątek. Witamy Was w ten radosny dzień, bo dzisiaj świętujemy święto świętego Józefa i naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Zapraszamy Was na kolejną naszą tutaj stację, na kolejny nasz przystanek. Piątek, czyli krzyż, tak? Zaznaczyliśmy sobie krzyż. Krzyżem zaznaczamy drogę krzyżową i jesteśmy. I jesteśmy dzisiaj razem ze świętym Józefem, który trzyma Jezusa. Pamiętajcie, że oczywiście święty Józef jest opiekunem Jezusa, jego ziemskim tatą. Jest też oblubieńcem Boga Rodzicy Maryi, wybranym też przez Boga tak naprawdę dla niej i dla Jezusa. Także jest takim naszym bardzo ważnym, bardzo pięknym patronem, patronem też rodzin, patronem mężów i ojców. Patronem, który, zobaczcie, trzyma lilię. Lilię, która jest takim przepięknym symbolem czystości, czystości jego serca, bo o sercu Józefa mówimy, że to jest serce przeczyste. Przeczyste. Serce przeczyste są różne obrazy i ikony świętego Józefa. I jest on pokazywany często też jako rzemieślnik z jakimś tam takim narzędziem, takim jakimś młotkiem, albo jakimś, ja się tak nie znam za bardzo, bo ja to taka niewiasta jestem. Bardzo mi się podoba, że ma tą lilię, bo to i z Maryją mi się kojarzy, i właśnie z jego przeczystym sercem. My bardzo też znaleźliśmy w ogóle taki obraz w naszej rodzinie, obraz przeczystego serca Józefa, który jest połączony z najświętszym sercem Jezusa i niepokalanym sercem Maryi. Niesamowity obraz. Te trzy serca razem i nad nimi Bóg Ojciec. Naprawdę, no piękne to jest. To przeczyste serce, ta lilia. No ale co by nie było, święty Józef to jednak tam puk, 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 stoły, puk, puk, puk. I co on może zrobić dla nas? Słuchajcie, człowiek czynu, bo w końcu cieśla. No to skoro cieśla, no to kawał dechy nam się przyda. Bierzecie taki kawał dechy i na ten kawałek deski kładziecie narysowany krzyż na kartce z zaznaczonymi, tak jak widzicie, takimi punktami. Po co one są? One są po to, żeby w te miejsca powbijać, uwaga, pokazuję, gwoździe. Oczywiście poproście o to może tatę. Może Józefa. Może Józefa, żeby Wam trochę z tym pomógł. Może dziadka, może Józefa. No właśnie, nie wiem, starsze rodzeństwo. No, może Józefa. No zobaczymy. W każdym razie, jak już macie poprzybijane w tych miejscach, to oczywiście Wy sobie robicie swój krzyż, także ten Wasz krzyż może mieć inaczej te gwoździe rozmieszczone, to wtedy ta kartka już nie jest nam potrzebna. Można ją zdjąć. I to jest nasza taka karta pracy, taka deska pracy tak naprawdę, do zadania, o którym teraz opowie ciocia. Bo zobaczcie, pokaż tego tu wujku przecież, bo ja bym chciała, żebyście zrobili taki piękny krzyż.
Widzicie? Nie musi być konkretnie tymi samymi kolorami zrobiony, co myśmy tu robili. To robił nasz najstarszy syn, także wiemy, że to jest do zrobienia przez dzieci. Ta metoda plastyczna nazywa się string art, czyli naciąganie włóczki na gwoździe według takiego kształtu, jaki chcemy. My akurat chcemy krzyż, moglibyście chcieć serce, też to jest do zrobienia. Poproszę wujku tą pustą planszę przygotowaną przez ciebie, tak się nawbijałeś tutaj tych gwoździków, no po prostu przepięknie. I teraz co my robimy, moi drodzy? Bierzemy włóczkę. My mamy kota w domu, jak już pewnie zauważyliście, więc takich włóczek mamy mnóstwo, ale może jakaś dobra ciocia wam pomoże, albo mama, zobaczcie, jak będzie miała chwilę. Przywiązujemy do pierwszego gwoździka mocno, naprawdę mocno, potem to obetniemy. Zawsze na końcu się usuwa różne takie trudności. I teraz jedziemy od gwoździa do gwoździa, tak jak chcemy, żeby powstała przez nas nasza sztuka. Jedziemy wokół pierwszego gwoździa, zakręcamy, jedziemy wokół drugiego gwoździa, zakręcamy, wokół trzeciego i tak po kolei od razu, zobaczcie, wyjdzie nam już obrys naszego krzyża. Od gwoździka do gwoździka. Ja wam pierwsze pokażę, bo byście pewnie nie uwierzyli, że to wyjdzie, to naprawdę jest do zrobienia. Mocno naciągamy, dobrze? Mocno naciągamy. Zobaczcie. I co? Jest podobne? I jak chcemy to teraz zrobić tak, jak zrobił nasz syn, to opuszczamy w dół i możemy zaraz jechać następną warstwę wyżej. Możemy zmienić kolor. Możemy w tym momencie przywiązać i wziąć inny kolor, a możemy cały czas tym jednym kolorem jechać dookoła. Bardzo piękna praca może powstać, bardzo piękna. Możemy jechać według tej linii, jeżeli chcemy, możemy potem zmieniać od tego gwoździka do tego i w ten sposób wypełnimy też środek, powstaną takie promienie. Tak sobie pomyślałem, słuchajcie, jak patrzę, jak słucham cioci, to pomyślałem sobie, że to jest taka świetna praca też na coś jeszcze, na cierpliwość. Bo to chyba tak troszkę czasu wam zejdzie i to wcale nie jest takie łatwe, żeby to się tak szybko udało. Ale jak będziecie cierpliwi, to myślę, że to jest możliwe. A myślę, że też wielu z was o tym wie i pamięta, że święty Józef jest też takim dla nas przepięknym wzorem cierpliwości. Prawda, ciociu? Tak, ja myślę, on dużo robił takich prac na pewno właśnie i wtedy się modlił. I wtedy się modlił. Ten czas naprawdę wykorzystywał cały czas na modlitwę. I w związku z tym, kochani, mamy dla was kolejne zadanie z naszych kart. Jałmużna. Z cierpliwością pomóż komuś wykonać zadanie, którego sam nie potrafi zrobić. Zobaczcie, mamy tutaj tę naszą cierpliwość. To oczywiście może być jakiekolwiek zadanie. To może być zadanie, przed którym stoi na przykład wasz młodszy brat albo młodsza siostra i możecie mu z cierpliwością albo jej coś wytłumaczyć. Możecie pomóc babci, dziadkowi, rodzicom, bo są takie rzeczy, w których dzieci przecież są dużo lepsze od dorosłych. Prawda? Myślę, że każdy z was ma jakieś pomysły, gdzie można by czegoś takiego poszukać, w czym faktycznie możemy próbować pomóc. To może być to zadanie, prawda? Bo znów, może wam wyjdzie to świetnie, a może wiecie, że ktoś też chciałby zrobić, ale nie potrafi tak dobrze sobie tutaj radzić z wiązaniem, z kręceniem. Dacie radę. Dobrej drogi. Błękamina. Z Panem Bogiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.